Witajcie moi drodzy, zapraszam Was na szybki test długopisu do złoceń, który pokazywałam Wam w ostatnim holu zakupowym na moim kanale. Jak możecie zauważyć, tutaj są wypisane takie informacje na temat tego długopisu, czyli jaką długość ma kabelek, ile trzeba ogrzewać urządzenie przed użyciem. Kabel ma 1 metr długości, ogrzewamy pen 1 minutę, podłączając go oczywiście do źródła prądu. U mnie to będzie powerbank. I tutaj Wam pokazuję jeszcze tak pracę, też taką z efektem metalicznym, bo ostatnio dosyć polubiłam taki właśnie metaliczny efekt na kartkach. Wcześniej tego nie stosowałam, a teraz już odchodzę trochę od tych matowych prac na rzecz właśnie tych bardziej metalicznych. I jak możecie zobaczyć, u mnie cały czas w użyciu jest ten blok z metalicznymi kartkami. Tutaj użyłam taką morską i fioletową do tej pracy. To jest czekoladownik. Czekoladownik w klimacie zimowym, ale powiem Wam, że naprawdę, naprawdę lubię ten efekt metaliczny i tak jak wcześniej nie kupiłabym pewnie tego długopisu do złoceń, nawet za taką niską cenę jak teraz, to teraz wiedziałam, że to jest ten czas na takie stosowanie metalicznych efektów. Tutaj pokazuję Wam też farbę strukturalną, którą kupiłam ostatnio i też zastosowałam do jednej pracy. Tutaj będzie też, chciałabym Wam pokazać farbę metaliczną, o której wspominałam ostatnio. Też będą nią pomalowane tekturki na pewno na taki, żeby dawała fajny taki złoty efekt. Tak jak mówię, no teraz mam, podobają mi się takie prace metaliczne i na pewno będę tego długopisu używać. Tutaj jak możecie zobaczyć, mam już przygotowany powerbank naładowany. Powerbank kupiony w Biedronce w okazyjnej cenie na jakiejś wyprzedaży. Kosztował około 10 zł, także wzięłam. Tutaj szybki unboxing pudełka. Mamy w zestawie pen do złoceń z kabelkiem. Kabelek ma, tak jak mówiłam, 1 metr, także można go, ja mam tutaj kontakt blisko siebie, także pewnie też mogłabym go podłączyć, tak myślę, do kontaktu, chociaż nie wiem, bo ja na pewno będę korzystać tylko z powerbankiem, żeby mi się ten kabelek tak nie pamiętał pod nogami, ponieważ źródło prądu mam trochę niżej, znaczy ten kontakt. Tutaj mamy też trzy rolki w tej folii i powiem Wam, że ta folia była u mnie długo w Actionie. Nie było długopisu do złoceń, ale była folia. Natomiast teraz jest taka sytuacja, że długopisy są, a folii tej zapasowej nie ma. Także żałuję, że nie kupiłam na zaś, ale nie kupiłam. I muszę poczekać, aż przyjdzie, ponieważ no, nie mam zamiaru zamawiać w internecie jakiejś droższej wersji. Dobrze, ja tutaj sobie podepnę długopis pod powerbank, do powerbanka. Jak możecie zobaczyć, powerbank, kiedy się ładuje do niego jakieś urządzenie, to świeci się na niebiesko, kiedy sam się ładuje, świeci się na czerwono, a kiedy się rozładowuje, zaczyna mrygać. Jak go kupiłam, no nie będę ukrywać ze względu na to, że jest w takim fajnym kształcie i on też był chyba z jakiejś linii dziecięcej, dla dzieci, powerbank dla dzieci, ale mi to nie przeszkadza. Cena była niska, wygląda fajnie, pasuje, tutaj mam zawsze pod ręką, jeśli chcę podłączyć pod lampę, którą czasami doświetlam swoje nagrywki, to no to też lampa nie ciągnie dużo, bo to jest taka malutka lampka. No, także zawsze jest pod ręką. Dobrze, tutaj jak widzicie już powoli urządzenie się nagrzewa. Ja sobie przygotuję dwa prostokąty, tak żeby mieć takie już gotowe, żeby nie tracić za dużo tej folii, bo tak jak mówię, no nie ma mi za wiele, tylko tyle, ile było w zestawie tym. I mam jeszcze jakiś biały kawałek, który pochodzi ze ścinków, na którym będę właśnie rysowała tą literkę. I tutaj właśnie, co ja będę rysowała? Nie jestem jakimś mistrzem kaligrafii. No, nie podoba mi się to moje pismo póki co, także nie chciałabym tylko stawiać na swoje odręczne pismo. I tak stwierdziłam, że użyję szablonów, których kiedyś, jakiś czas temu kupiłam w Biedronce. W końcu się na coś przydadzą. Jeszcze tak chciałabym Was przeprosić tutaj za tą rączkę od statywu, która pojawiła się w prawym dolnym rogu obrazu. Ja nie zauważyłam tego, że nagrywając byłam tak skupiona na tym, co będę robić, że nie zauważyłam, że ten statyw tutaj przysłania. On za chwilę zmieni się obraz, natomiast no przepraszam, że póki co tak będzie trochę przysłaniało to, co się dzieje na blacie roboczym. I ja zdecydowałam się na literkę O. Wydawała mi się taka najprostsza jak na ten pierwszy raz. I tutaj to będę odrysowywać, tą literkę. Tak jak mówię, no kaligrafia to dla mnie trochę jeszcze
czarna magia. Dlatego myślę, że taki szablon będzie lepszym rozwiązaniem, tak żeby to jednak wyglądało estetycznie. No ale no, żeby ten pędzel do złoceń wykorzystać, no to trzeba jednak pisać. Ja sobie przymocuję tą folię do blatu roboczego i do kartki. I jak możecie widzieć, tutaj mam zrobioną otwór dziurkaczem w kartce. I niestety nie pomyślałam, że muszę zwracać uwagę, żeby ten pędzel złoceń nie przejechał właśnie po tej dziurce. Nie zauważyłam, przykleiłam folię, przyłożyłam szablon i zaraz zobaczycie, co się stanie. No ale sami możecie się domyśleć, co się stanie, jeśli pędzel złoceń dotyka folii i nie ma papieru po drodze, tylko już od razu jest mata. Oczywiście trochę folii wtopiło się w matę biurka, no ale to zobaczycie za chwilę. Tutaj te taśmy washi też są z ostatniego holu. Miały być do albumów, miały być do notesów, do czegoś, do jakichś projektów, ale póki co są do podklejenia, bardzo z nich lubię korzystać. W ten sposób już podkleiłam dzisiaj nimi wykrojnik. Także no także przydają się, może nie na to, co były kupione, nie w takim celu, w jakim były kupione, ale przydają się. Dobrze, pen jest rozgrzany i tutaj macie zbliżenie. Jedziemy po konturach, wypełniamy. Tutaj na pierwszy raz nie starałam się jakoś bardzo. Wydawało mi się, że... No, że to po prostu będzie i tak efekt zadowalający, ale jednak trzeba się przyłożyć trochę do wypełniania tych konturów, tego środka, ponieważ no, będziecie zaraz widzieli, jak wygląda, kiedy są takie tylko maziaje w środku zaznaczone. Chociaż tak czy siak chyba najbardziej podoba mi się efekt z samymi zaznaczonymi konturami przez ten długopis. Zaraz zobaczycie, jak wygląda właśnie taki sam efekt, ale póki co zajmijmy się tym kolorowaniem. Ja póki co nie mogę... nie mogę uwierzyć, że nie zauważyłam, że ta dziurka będzie tutaj przeszkadzała i że ten długopis wtopi tą folię w matę. Staramy się utrzymywać w tej pracowni porządek i do tej pory tą matę czyściłam po każdej pracy, no ale teraz nie mogę usunąć tej folii. Jeśli macie jakieś sposoby, zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. A widzicie, tutaj akurat długopis zamiast nie miał kartki, więc zostawił ślad na macie. Jeśli macie jakiś sposób, jak usunąć tą folię, bo już próbowałam wielu rzeczy, nie chcę zejść, no to dajcie znać w komentarzu. Także no, liczę na to, że ktoś może jednak... Może nie ktoś, może sama jakoś dojdę do tego, jak to usunąć z tej maty. A tak widzicie, jak prezentuje się literka. Tutaj bardziej skupiłam się już na kolorowaniu literki na E. Mi się wydaje, że ta literka E wyszła już lepiej, ale najbardziej podobają mi się same zaznaczone kontury. Tak jak w literce R. I tak prezentuje się gotowe literki. Dajcie znać, czy macie ten długopis do złoceń i czy też z niego korzystacie. Ja w następnym filmiku też pokażę Wam, jak z niego korzystać. A póki co dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I zapraszam na kolejny filmik, który pojawi się pewnie już za niedługo na moim kanale. Do zobaczenia. Do usłyszenia.